Bom dia! Dzisiaj wraz z Deny na wylocie idziemy pokazać Wam, powiedzmy, już nieczynną trasę, a dokładnie jest to stara, lokalna droga, którą kiedyś poruszały się nawet autobusy. Sprawdzimy, jak daleko możemy dojść i czy uda się nam dojść pod ten wodospad. Po przejściu przez mur, który, powiedzmy, blokuje tą drogę, aby żadne samochody czy skuterki tutaj nie wjeżdżały, ponieważ, jak możecie zobaczyć, droga już jest od wielu, wielu lat nieczynna dla transportu. Z tego, co wiem, to ludzie tutaj chodzą i zwiedzają, tak jak my dzisiaj, ale w żadnym wypadku to nie jest namawianie Was do odwiedzania tego miejsca. Bardziej jest to możliwość pokazania Wam, jak to wygląda, powiedzmy, już za takim murkiem, gdzie nie powinno się wchodzić, tak abyście Wy tego nie musieli robić i żeby Was to tak nie kurciło. Zawsze dostosowuję takie wypary do dobrej pogody, gdy nie wieje, gdy możliwość spadania, powiedzmy, gładzu z góry jest dużo mniejsza, bo oczywiście zawsze taka jest, ale zawsze staram się to, powiedzmy, minimalizować. Wodospad, który jest widoczny w tle, na pewno możecie znać z moich vlogów, bo w odcinku Seychelles mówiłem Wam właśnie o tym wodospadzie, który nazywa się Wełudenojwa, czyli w tłumaczeniu na polski Welon Panny Młodej. Według lokalnych wierzeń i lokalnych historii był taki kiedyś przypadek, że Panna Młoda podczas swojego ślubu została zdradzona i w całej tej sytuacji została też zamordowana w tym miejscu. Dlatego właśnie powstał tutaj ten wodospad i wszyscy mówią, że to są łzy Panny Młodej, która została, tak powiedzmy, w przykry sposób potraktowana. I kolejną z ciekawych, fajnych rzeczy w wodospadzie jest to, że tak naprawdę ten wodospad ma mniej więcej takie natężenie przez cały rok. To wszystko dlatego, że ten wodospad jest ujściem potoku João Delgado i dzięki czemu możemy go podziwiać cały rok. Taka fajna ciekawostka. Opowiem Wam, jak poznałem się z Denym, którego tutaj widzicie. Bon dia! Witajcie na Maderze. Dołączam tutaj jako na ficie. Na ficie, dokładnie. W tym epizodzie, że tak powiem, też Madera mnie zwabiła swoim pięknem. No i co, eksplorujemy w sobotni poranek okolice między Seychelles a São Vicente. Ponieważ jakiś czas temu aktualizowałem sprzęt i wystawiłem swój starszy komputer na Marketplace, czyli takie, powiedzmy, lokalne ogłoszenia. No i odezwało się do mnie kilku lokalsów, ale jak to z lokalsami, odzywali się, ale za dużo z tego nie wynikło. Aż nagle patrzę, a tu wiadomość od Polaka. No właśnie, a z mojej perspektywy to też była ciekawostka, bo mój ostatni zakup na Marketplace to były maski z Gwatemali i też od Polki, także nie, na tej wyspie chyba najlepszymi handlarzami są Polacy, na to wychodzi, i kupującymi. Dokładnie. Tak, połączyły nas, że tak powiem, siły wolnego rynku, no i od transakcji. I sobie taka wspólna też zajawka, bo tak jak możecie teraz zobaczyć na wejść na kanał danego, który właśnie teraz działa od nowa, powiedzmy, tak, bo już jakiś czas temu go stworzyłeś, ale teraz się mocno rozpędza, to on już trochę świata zwiedził naprawdę i miał już takie, jak ty mówisz to, podróże... No brudne, generalnie wchodzę, no z kanałem na YouTubie, ale brudne podróże z plecakiem, także Dominik skupia się na wyspie, na Maderze, tutaj nie będę w to pole tylko ingerował. Nie, no ja będziemy łazić razem. Ja sobie śmigam po Stanach Azjatyckich, Uzbekistany, Kazachstany, jakieś no, czyli już taki temat. Nazwijmy już takie to grubsze misje, tak, gdzie tam już trzeba naprawdę... Ale to znać robi robotę, to robi robotę. Tak, ten wodospadzik robi robotę, a my idziemy dalej, bo właśnie przeszliśmy, myślę, jakieś takie połowę drogi, która była bardziej przyjemna, a teraz skupimy się trochę już na tej takiej bardziej zarośniętej, czyli już takiej bardziej dzikiej. No tutaj w dalszej części, jak idziemy, to już tak oczywiście warto się rozglądać pod nogi, ale zarazem do góry. Mało prawdopodobieństwo, że akurat teraz coś spadnie, no ale nawet jadąc normalnie samochodem po maderskich drogach, możecie liczyć się z tym, że jakiś mały głaz lub czasami większy głaz może spaść z góry, więc powiedziałbym, że ryzyko jest takie same. Co prawda teraz im dalej idziemy, tym jest bardziej zielono, jest coraz więcej krzaków. Kamieni, powiedziałbym, że chyba powoli staje się coraz mniej. No na pewno kamienie tutaj jakoś nie są też super uciążliwe. Aczkolwiek już natura tu zrobiła swoje. Jak widać, już pokazała, kto tu rządzi. I że rzeczy, które zostały zbudowane przez człowieka, no raczej mają mizerne szanse, aby wygrać z naturą. Zdecydowanie trzeba tutaj
uważać, ponieważ właśnie jesteśmy teraz na etapie drogi, która już kiedyś została, powiedzmy, trochę mocniej zasypana i obsunęła się na dół. Więc już teraz wiemy, dlaczego ta droga stała się nieprzejezdna i dlaczego jest zablokowana. Jeżeli chodzi o pierwsze wycieczki, to tylko ludzie, którzy naprawdę ogarniają temat, którzy, powiedzmy, już znają trochę wyspy, albo którzy, no właśnie, tak jak Deny, szlają się po świecie, gdzie są w Afganistan, Turdżdiskan, czyli moim zdaniem to tam jest hardcore, tutaj faktycznie natura, ale tam mi się wydaje tak na dzień dzisiejszy, że to już taki trochę mocniejszy charakter już. Nie, tam jest, wiesz, tam jest płasko, nie? W sensie wiadomo, no tam Pamir w Tadżykistanie to już jest inna para kaloszy, ale generalnie tutaj... Ogólnie wiecie, tam jest spokój, tak, czy tam jakieś strzały słychać, takie coś, ale ogólnie jest luz. Na tej trasie też jakby materiał edukacyjny, podglądowy, ale też zachowanie pewnej dozy, że tak powiem, odpowiedzialności, nie? No tak, no tak jak przed chwilą właśnie mówiłem, że jak przechodziliśmy tutaj, no to tam już droga była zasypana i odsunięta tak, cała w dół, więc to też nie jest taka niedzielna wycieczka, żeby pójść sobie na spacerek, zobaczyć i wrócić. Oczywiście, nie, na Maderze coś, co was może spotkać niebezpiecznego, to możecie po prostu sobie zrobić krzywdę w naturze. W naturze, nie dokładnie. Wyłącznie, bo to jest bezpiecznie, ale naprawdę łatwo wpaść tarapaty, tak, idąc na przykład w góry. No. Dlatego ja zawsze powtarzam, że Madera jest naprawdę piękna, ale jest bardzo niebezpieczna. Ale to nie dlatego, że ona jest niebezpieczna, tylko z większości to przez głupotę ludzi, bo właśnie, albo nie wiem, dużo ludzi na przykład przybył tu w lapkach. Bo to też się często zdarza na Maderze. Albo na przykład kręcą vlogi, tak jak my. Albo na przykład kręcą vlogi, tak jak my, tak? Aczkolwiek no, my jesteśmy świadomi tego ryzyka, więc też inaczej trochę podchodzimy do tego. Mamy 3-metrowe kije ze sobą, 360. Tak, dlatego mamy 3-metrowe kije, żeby pokazać wam to z daleka, jak to wygląda. Tak naprawdę to jest patent przewidziany na wypadek, gdyby się tutaj Ziner pojawił. Po prostu będziemy łowić ryby, rozwiniemy kijaszek i no, wiecie co. Trzeba mieć... Do rady mają zajebiste. Dokładnie. Trzeba mieć jakieś zabezpieczenie w razie czego. Jakby ktoś pytał, co wy tutaj robić? Powiem wam, że jestem dosyć mocno zaskoczony, ponieważ co prawda jest tu dużo kamieni, ale kamienie tak naprawdę ułożyły taką naturalną ścieżkę. Chodzimy po takich małych kamyczkach, co chwilę są jeszcze ślady starego asfaltu, ale nie ma jakiegoś dużego hardkoru. Oprócz tego, że kamienie są ślizgie, więc trzeba szczególnie uważać. Tu macie, o zobaczcie, wędkarz, 3-metrowy batyr, a w końcu kamerka. Więc w sumie, powiem wam, że nie kłamał z tym, że w razie czego to ryby łowimy. Nawet się dopasował. To jeden z częstych znaków, jakie możecie zobaczyć na Maderze, bo nawet ta droga jeszcze kiedyś była otwarta, to od zawsze było tutaj bardzo duże prawdopodobieństwo spadających głazów. Po około 20 minutach dotarliśmy już do końca i jesteśmy już bardzo blisko wodospadu. W kilku miejscach droga była, no, taka powiedzmy, trochę bardziej niebezpieczna, ponieważ było widać urwane części starej drogi. Ale powiem wam, że widok na samym końcu jest, robi wrażenie. Bardzo często widzę ten wodospad podczas sesji, gdy jestem w okolicach Seychelles i Ribeira de Janeiro. To często też staram się właśnie zrobić zdjęcie z tym wodospadem w tle. Aczkolwiek z tej perspektywy ten wodospad wygląda całkiem inaczej. I ogólnie jestem też zdziwiony, bo tak naprawdę załamanie tego wodospadu, czyli oberwanie tej drogi, jest w jednym chyba z szerszych punktów tej trasy. To mnie też mega zaskakuje, bo to nie stało się na takiej mega wąskiej trasce, tylko na takim bardziej szerszym punkcie, gdzie kiedyś wyglądało to chyba jakiś nawet zjazd i wydaje mi się to może jakiś nawet stary punkt widokowy. No to co, dronik uzbrojony, więc teraz lecimy do góry, pokażę wam, jak wygląda wodospadzik i od razu pokażę wam, jak wygląda tutaj Seychelles z tej strony, bo tak naprawdę no, jestem tutaj pierwszy raz z tej strony i z tamtej perspektywy znam to miejsce bardzo dobrze, ale tutaj mam kolejny raz wow na Maderze, ponieważ widzę tutaj kolejną skałę wystającą z wody, której nigdy wcześniej nie widziałem, a z tej strony no, naprawdę wygląda fenomenalnie, ale zaraz będziecie mogli to zobaczyć z góry. A ja co? A ja startuję, żeby wam to pokazać. Na dzisiaj już kończę, pokazałem wam nową, taką powiedzmy bardziej dziką trasę, aczkolwiek od razu uczulam. To nie jest trasa dla każdego.
To są trasy tak naprawdę dla ludzi, którzy są zdecydowani, lubią takie atrakcje i powiedzmy chodzą na co dzień po takich atrakcjach. To nie jest trasa dla zwykłego Kowalskiego, tak cytujmy. Trasa dla zwykłego Kowalskiego kończy się na Przymurku, na punkcie widokowym. I jeżeli nie czujecie się pewnie na takich miejsc, to nie chodźcie dla jednego zdjęcia czy jednego filmiku, tak? Dlatego wy nie musicie, ja to zrobię za was, żebyście mogli zobaczyć na kanale. Więc na dzisiaj to już koniec i widzimy się już niedługo w następnym vlogu z Madery. Cześć!